Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zik, witam was w kolejnym odcinku z Ace Combat 04 Shattered Skies. W poprzednim odcinku puściliśmy z dymem Stonehenge, a więc nasze operacje ISAF na kontynencie nie są już zagrożone. Zobaczmy, co czeka nas teraz. Kolejna misja. Muzyka do odprawy. A return you to recon plane with engine trouble is currently passing through known ravine due to its inability to climb to higher altitudes. However, airship mounted noise jammers in the area are preventing the use of radar. At this rate, a crash is very likely. Destroy as many jammers in the valley as possible and get that recon plane safely home. Radar won't work. So you'll need to find the airships visually and destroy them with your machine guns. No tak, to jest moja najbardziej nielubiana misja w tej grze. Jest bez sensu autentycznie, nudna strasznie. Ale to zobaczycie. Dobra, mamy samolot. Żebym tu poleciał. Przyglądam sobie i... Dobra, użyjmy F-15E ponownie. Tajfuna chciałbym wykorzystać na inną misję, gdzie bardziej by mi się przydał. Na razie F-15E polecimy. XMA, bo tu będzie... Potem jak zniszczymy te balony, to będzie trochę walki powietrznej. Będziemy tu zastrzeliwać balony, żeby... A, zobaczycie. Jamming device. There are others as well. Destroy them all. Dobra, i teraz te dane nie są oznaczone na mapie. Musimy je znajdować na oko. Jeszcze ten ghosting straszny niestety na tej misji, to jest chyba najgorsze w całej grze. Okej, mamy kolejny. To się wtapiają jeszcze strasznie w otoczenie. To jeszcze nam utrudni zadanie, no... Ta misja to jest skaza na Ace Combat 04, który ma naprawdę świetne misje. Na Tango Line narzekałem, ale tam się coś działo. Tutaj, proszę, latamy przez 7 minut. Dopóki czas się nie skończy, dopiero wtedy będzie kolejna faza tej misji, gdzie coś się będzie działo. Dobra. Także trzeba wyczuć, gdzie te... gdzie te zagłuszacze w poziomie się zaczynają tak grupować, że będziemy mogli lecieć sobie na wschód albo na zachód prosto i w jednej linii będziemy mieli pełno tych zagłuszaczy, żeby móc je łatwiej zniszczyć. No, to kolejny. Ja tu nie znam jakiejś dobrej metody na to. Nigdy nawet nie próbowałem jakiejś wynaleźć. Najlepiej sobie tutaj z takiej kamery ogrywać, to najlepiej widać, wtedy celujemy. Dobra. Trzeba dalej buszować. Uważaj, żeby się nie rozbić. O, mamy. Kurwa, widzę ten zagłuszacz. Stanę się strasznie wtopiłem w tło. Ciężko się dostrzec, dopóki się nie zbliżymy, naprawdę. Ogólnie eski nie jest tutaj trudno zdobyć. Mogliśmy raptora wziąć w sumie. Chiński balon byśmy zastrzelili. O, kolejny. A nie, to był tylko artefakt. Niestety tutaj widzimy to segmentowanie obrazu. Wyraźnie to widać na tej misji.
W sumie jedyna misja, gdzie to jest jakimś bardzo dużym problemem. Bardzo irytującym. Dobra, zawracamy. Tu już nic nie ma. Ogólnie SK da się tutaj zdobyć na samych balonach, ale... Ale najłatwiej jednak sobie na wrogich myśliwcach, które się zapełnią w drugiej fazie. O, dobra, widzę. Myślę, że to nie był artefakt. Chyba nie. O, nie, prawdziwy. No, chodź tu. O, proszę. Są tutaj. Jest ich więcej. Tam widzę kolejny. Okej, tutaj mam. Okej, mamy. Dobra, lecimy teraz na zachód, bo późwa. Nie chcę się tutaj przeszukiwać dalej. W sumie tak rozwaliłem pewnie większość. Nie wiem, czy to nie jest, nie ma jakiegoś dobrego wzoru, żeby tak latać jakąś konkretną trasą i żeby móc wszystkie tutaj znaleźć. Nie wiem, może taki jest, ale ja nigdy się tego nie chciałem nauczyć. Nigdy mi ta misja nie sprawiała problemu, żeby ją wymaksować, nawet bez jakichś tam sztuczek. A nie, to był tylko artefakt. Znowu. No to mówię, że tu artefakty przeszkadzają, bo się wydaje... O, kolejny. Bo się wydaje człowiekowi, że tu jakiś balon jest, a to... Tylko kolejny segment obrazu zbugowany. Okej, tam kolejny widzę. Pewny. Super. No, jesteśmy tak w środku mniej więcej. Oczy szeroko otwarte. Okej, mało czasu. O, mamy kolejne balony. Zresztą kiedyś słyszałem, że tu da się zniszczyć wszystkie balony, ale ja nigdy nie próbowałem. Nigdy mi się takie coś by nie udało pewnie. To jest ciemno. No już nie widzę żadnych balonów. Z daleka się praktycznie nie da zobaczyć. Co dobrze się kamuflują. Nie wiem, czy to jest dystans rysowania, czy one faktycznie tak dobrze się wtapiają w otoczenie. Pewnie to był tylko... jest tylko tekstura. Dobra, mamy wrogów. Coś ciekawego będzie się działo. Okej, mamy tajfuny. Trzy tajfuny. A w ogóle ten F-15 ma pociski na złych pylonach. Gdzieś tam mam wkleje zdjęcie, jak F-15E powinien przynosić. Ostrożnie, bo mamy jeden na tyłku w dobrej pozycji do strzału. A to też F-15E. Dobra, lecimy w górę, żeby się oderwać. O, czekajcie, tam jest as. Na niego lecimy najpierw. Asy dają tyle punktów, że to jest praktycznie gwarancja eski.
jak się jakiegoś zastrzelimy. Dobrze, prosto. Niestety to jest inna wada i z Coma 04. Te asy się spawnują po prostu w dupie gdzieś. Trzeba kilometry zapierdzielać trzeba, żeby gościa spotkać. Ace Combat 0 rzadko raczej asy, którzy tak asy, które się tak spawnowały, były sekretne. Czymś w rodzaju sekretu byli, kuźma. Co to jest za odmiana? Ło, pięknie. To było piękne. Dobra, weźmy teraz tego Tajfuna. O, mam dobrą. Kuźwa, jak mnie puszczała to. Wykorzystał okazję. Uciekamy. Aj. Uniknął. Strzelajmy tymi. XMA. Super. Nie wiem, czy będzie dość punktów na SK. Wątpię coś. A, dość. Super. Jest. No misja nudna, potwornie. Na szczęście potem jest tylko lepiej. A, dziękuję. This is the super weapon designed by the Erusians to replace Stonehenge. Analysis by the intelligent unit leads to the conclusion that victory hinges on ending this war before Megalith is deployed. Okej, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, suba, jeśli chcecie, i do następnego.